Moim gościem dzisiaj i Państwa gościem jest Helena Kowalik, dziennikarka, sprawozdawczyni sądowa, reporterka, no i chyba najbardziej znana i ceniona i aktywna pod tym względem osoba w Polsce. I dla mnie to jest ogromny zaszczyt, Pani Heleno, że możemy razem porozmawiać. Już nie kiwam głową, bo, bo to mnie peszy. Ale dziękuję bardzo za zaproszenie. Dla mnie to absolutny zaszczyt. I dzisiaj porozmawiamy trochę o tym, co Pani w swoim życiu zawodowym, siedząc na salach sądowych i uczestnicząc w różnych procesach, doświadczyła też Pani takich flagowych polskich procesów związanych z mafią. Pruszkowską, wołomińską, mokotowską. Bo to jest jednak zupełnie inny rodzaj i inny wymiar przestępczości w ogóle. I oskarżonych. I też. Oskarżonych. Tak. No i właśnie, czym się różni, albo jak wygląda taki typowy proces mafiozy, takiego gangstera, o jakim potem robi się seriale i filmy? To może odwrócę tutaj pytanie i może zacznę od końca, jak wygląda proces skazanego, oskarżonego w procesie takim karnym. Na ogół jest to, powiedzmy, oskarżonego o jakieś zabójstwo, no, poważne przestępstwo. Na ogół jest to człowiek, no, idący, wchodzi na tę salę w czerwonym takim uniformie, jako ten N niebezpieczny. Czasem jeszcze, jak idzie korytarzem, to ma takie łańcuchy, które połączą ręce z nogami. On tak się kiwa wtedy. No i jest poważna sprawa. Na ogół ci oskarżeni wtedy niewiele mówią. To są dosyć pokorni. Wiedzą, że grozi im jakiś wysoki wyrok i tak dalej. Natomiast mafiozi, ci oskarżeni z mafii, albo jak się teraz mówi, chłopcy z miasta, oni wolą teraz być chłopcami z miasta, natomiast ci są bardzo pewni siebie. Oni się chyba nie boją się więzienia, nie boją się, jest to jak gdyby wpisane w ich CV. Tylko raz, na tyle lat, jak chodzę do sądu, tylko raz widziałam taką sytuację, że oskarżony, już właściwie już skazany prawie, no, kiedy ogłoszono wyrok, zaczął płakać, mówić coś o mamusi właśnie, że mamusia tego nie przeżyje, wyciągał jakąś kartkę i chciał jeszcze coś odczytać, chociaż to już było po tym etapie, gdzie mógł swoje powiedzieć ostatnie słowo. Miał na sumieniu bardzo poważne morderstwo niewinnej osoby w takich porachunkach mafijnych. Są pewni siebie, są dosyć tacy, powiedziałabym, nawet czasem butni, bo oni są bywalcami, tak to chyba trzeba nazwać, sal sądowych od wielu lat. Ci, którzy byli skazywani na początku, w latach 90., większości z nich już nie ma, oni się albo się sami pozabijali, albo też znaleźli się w więzieniu z wyrokami dożywocia, więc jak gdyby zniknęli z tej sceny już takiej społecznej. Ci oni wiedzą, że nie przejmuje ich ten proces. Oni właściwie wiedzą, co ich czeka, więc pozwalają sobie nawet na takie demonstrowanie albo znudzenia, albo też uwagi do stron sądowych, do sędziego, bardzo często do prokuratora. No tutaj, jeśli chodzi o prokuratora, w ogóle oskarżyciela, jako oskarżyciela publicznego, no to wtedy mogą sobie pozwolić, żeby nawet powiedzieć coś niewłaściwego, co może im grozić wyprowadzeniem sali sądowej. Więc są pewni siebie. Zdecydowanie po prostu uważają, że to no, trudno. No, no, raz się siedzi, raz się jest na wolności. Taki podatek po prostu od ich działalności. Taki podatek, tak. Oni wiedzą, jak wygląda życie więzienne, wiedzą, że będą mogli stamtąd, w każdym razie mają taką nadzieję, często to się sprawdza, będą mogli jeszcze przez jakiś czas sterować tym swoim, jeśli byli takimi hersztami gangu, to mogą tym sterować za pomocą przekupionych często strażników, funkcjonariuszy więziennych, albo też telefonem i tak dalej.
Więc też to nie wydaje mi się groźne. WIG też specjalnie nie narzekają. Zresztą mają pieniądze, więc mogą sobie życzyć tutaj jakieś jeszcze produkty, które konsola są na przykład do gry. Wiem, że któryś z nich miał konsolę do gry. Na przykład, tak. Konsole, to oczywiście na ogół, jeśli nie ma w celi telewizora, to kupują ten telewizor. I bardzo często wielu z nich czeka na dziennikarza, ponieważ chcą znaleźć się w książce. Tak, więc kiedy się okazało, że eksperyment z napisaniem własnoręcznie takiej książki jest za trudny, oczywiście zawsze tam jakiś ghostwriter jest w tle, taki eksperyment zrobił niejaki dziad, niestety już też nie żyje, zmarł akurat on w celi ze śmiercią naturalną. Kiedy się okazuje, że jednak trudno jest napisać książki. Jedno napisał, zapłacił za to, wydał tego, ale już przy drugiej, gdzie chciał, którą bardzo zapowiadał jako ujawnienie kontaktów gangsterów z władzą, z policją, no te już nie zrobił. Więc kiedy się okazało, że to jest trochę zbyt skomplikowane, no to czekają na kogoś, kto za nich to zrobi. W każdym razie bardzo, bardzo chcą zaistnieć w książce. Jeden taki, jeden z oskarżonych, skazany na dożywocie o pseudo zwierzak z grupy Modlińskiej, Nowy Dwór Modlińska, mający rzeczywiście na sumieniu potworne zbrodnie, może o tym jeszcze, jak tak. Mnie pani zapyta, powiem. Dwudziestokilkuletni taki właśnie gangster, kiedy go wieziono, po aresztowaniu wieziono go na pierwsze przesłuchanie, wykrzykiwał, że już mam tytuł do swojej książki i to się nazywało Zabójca z Modlina? Nie, Grabarz z Modlina. No, oni chyba lubią takie przydomki, tak, prawda? Bo te pseudonimy... Są, tak. Ja się bardzo zawsze śmieję z tych mięsnych. Tak. Tam kiełbasa, baranina i tak dalej. Ale oni wszyscy są znani pod pseudonimami. Wykorzystują to potem, prawda, mówiąc, piszący. Bo na przykład jak taki kiełbasa został zastrzelony, jak mówiono, pod sklepem spożywczym, ale z działem mięsnym. Więc oczywiście... Te legendy się tworzą. Te legendy. Potem już mówiono, że prawda, że... Tak. A z czego, pani Heleno, pani zdaniem wynika to, że w ostatnich, myślę, że to jest ostatnia dekada mniej więcej, ja przynajmniej obserwuję, myślę, że też wiele osób także, takie zainteresowanie właśnie życiorysami mafiozów i robienie z nich, celebrytów na dobrą sprawę. Przecież tutaj głównie mówię o Jarosławie S., pseudonim Masa, czyli człowieku, który wydał, kilkanaście książek o swoich, wydając swoje wspomnienia, swoje przeżycia, ujawniając mafię. Chyba najbardziej taki znany polski świadek koronny. Tak. Budzący wiele kontrowersji, ale powstają seriale, filmy. Tak. I to są, ja na przykład oglądałam film o Nikosiu. I szczerze, był to bardzo długi film, świetnie zrealizowany i tak dalej. Jakby aspekt filmowy może pozostawię, ale to była właściwie laurka i hagiografia strasznego przestępcy, który po prostu był... Właśnie z czego to wynika, że ludzie to gloryfikują? Taki pomysł się musi... rodzi się w mediach, bo media nadają temu ton. Powiedziałabym w kierownictwie tych różnych redakcji, bo to się komuś pewnie zleca. Ja jestem zdecydowanie, w ogóle denerwuję się, kiedy słyszę o tym, że wyszła jakaś kolejna książka, kolejna spowiedź świadka koronnego, czy też jakaś opowieść o gangsterach. Ale wiem też, że te książki są czytane, więc też, też tutaj trudno zaprzeczyć temu. Rzeczywiście jest zainteresowanie. Ludzie chcą wiedzieć, jak to wygląda, ten inny świat i tak dalej. Brakuje tylko w tych publikacjach dystansu jednak rozmówcy. Nawet jeśli to robi wprawiony dziennikarz i tak dalej, to jakoś sposób, to jest temat dla psychologa, jakoś bardzo szybko się przestawia na tę narrację gangsterską taką. I w słowie, i w nazewnictwie. Nie ma pytań, pozwala mu się właśnie mówić, nie protestuje się, nie prostuje się, żeby weryfikuje się faktów. Nie weryfikuje, żeby nie spłoszyć tego rozmówcę, który łaskawie zgodził się rozmawiać i tak dalej, a ci
fabularyzują. No bardzo, bardzo wiele sytuacji jest opisanych albo tylko z ich punktu widzenia, powiedzmy blisko prawdy, ale nie cała prawda, albo też wymyślają coś jakieś, bo chcą na przykład ugodzić swojego jakiegoś przeciwnika w mafii, czy też przedstawić to wydarzenie inaczej w opozycji do prokuratora, jeśli ona potem się znalazła w sądzie i tak dalej. No niebywała okazja, że oskarżony i skazany może potem mówić nie tak było, prawda? Mhm. I daje mu się bardzo dużo miejsca i czasu na to, żeby tak się mógł wypowiedzieć. To jest w ogóle niezwykłe, że no bo my, może zaraz jeszcze chciałabym, żebyśmy o tym porozmawiały, jak wyglądała mafia lat 90., a jak wygląda mafia lat 2020, prawda? Tak, tak. To są zupełnie dwie różne bajki, ale no, są te takie nazwiska, które zawsze były w mediach gorące. Słowik, Masa, Kiełbasa, Baranina, tam właśnie Dziad, Wariat. Tak. I przecież kilku z nich jest dzisiaj na wolności i to przecież oni mają na sumieniu bardzo wiele przestępstw. I z czego, pani Heleno, pani zdaniem to wynika, że oni na tę wolność wychodzą? Kim są ich obrońcy, że oni po prostu... Wie pani, bo można dostać dożywocie za zabicie jednego człowieka, za zabójstwo, tak, które będzie ze szczególnym okrucieństwem, tak, i tak dalej, tak, z niskich pobudek. Ale tutaj są ludzie, którzy przez kilkadziesiąt lat uprawiali taką przestępczość, tak, pewnie... wiele razy bardziej brutalną. I oni po prostu chodzą na wolności. Chodzą i wcale się nie spotykają z jakąś taką anatemą, czy nie, w ogóle nie. No nie właśnie, tak. Przeciwnie, jak Słowik idzie do sądu na rozprawy, bo teraz ostatnio toczą się jego procesy, jego proces i tych rozpraw jest dużo, no to wszyscy go oglądają po prostu, prawda? Jak jest ubrany, jak jest, jak wygląda, a jeśli jeszcze jego syn się tam pokaże, bo czasem często ten syn się pokazuje na rozprawach, no to wreszcie tutaj widzimy, jak rośnie nowe pokolenie i tak dalej. No nie tylko, niewątpliwie mają doskonałych adwokatów. To nie ulega wątpliwości, co kosztuje, ale... A ile kosztuje taki adwokat? Nie mam pojęcia, nie mam pojęcia. Spotykałam czasem w aktach jakieś takie, ale to są tylko jakieś żądania adwokata, ale to były adwokaty z urzędu, więc tam są stawki inne. Natomiast tutaj się po prostu płaci. Ale też jest to sprawa procesu, sądu, bo bardzo wielu sędziów, i ja to rozumiem, no musi mieć dowód, zdając się z tego sprawy, że właśnie są tacy wprawni adwokaci, obrońcy, więc nie chcą ryzykować wyrokiem, jeśli na przykład no, nie ma dowodu winy, jeśli nie ma takiego absolutnie nie do podważenia. I dlatego wiele, a nie ma, bo albo na przykład tacy oskarżeni tak zamotają sprawę, że po prostu tak będą sobie przeczyli. Moim przekonaniem jest to świadoma taktyka, że nie sposób jest rzeczywiście udowodnić, że tak było, chociaż wokół wszyscy mówią, że tak było, prawda? I w tym jest ciało, nie ma sprawcy. Więc w związku z tym sędzia albo uniewinnia wręcz, na zasadzie, prawda, wszystkie wątpliwości na korzyść oskarżonego. Znaczy, no tak powinno być, prawda? Bo tak no, powinno być, to jest rzymska zasada, tak. I tak powinno być. Więc i tak to się właśnie kończy. Jest też coś w rodzaju takiego, jak gdyby, no właśnie, takiego pobłażania po prostu, że to oni się tam, jeśli się pozabijali, jeśli tam są morderstwa w tle, to oni się sami pozabijali między sobą, co jest też prawdą. Tak. Te porachunki, te rozkminki przez nich zbane są, zwłaszcza w latach 90. były niezwykle często i bardzo wielu takich przestępców no tak skończyło życie. Ale skoro się sami pozabijali, nie chcą powiedzieć prawdy, to potem po latach, znam taką jedną z historii, nie jest to jedyna, taki osadzony na 25 lat, chce mówić, jak to było naprawdę. I to już jest niesłychanie trudne odwrócenie takiego procesu. No bo nie można go cofnąć, nie? W sensie nie można drugi raz... No, może być nadzwyczajna tutaj rewizja wyroku ze strony prokuratora generalnego, ale to już jest bardzo skomplikowana procedura. Znam taką historię, że
skazany na 25 lat, został oskarżony o współudział w zabójstwie człowieka tam dla pieniędzy, jakiś taki. Mhm. On miał, ten skazany miał na sumieniu jeszcze inne przestępstwa, nie zabójstwa, ale takie czyny typowe dla gangsterów z lat 90., jakieś napady na tiry, na jakieś takie kradzieże, takie rzeczy. Twierdził, że nie zabójstwo. Jego żona wówczas, bo pobrali się w więzieniu, ale jego dziewczyna, potem żona, przez wiele lat walczy o to, żeby o rewizję wyroku. Ja również o tym pisałam, odnalazłam, nie spotkała się ze mną, opowiadała. Jest to bardzo, mimo że już on chyba siedzi z 10, a może nie więcej lat, ona jest mu bardzo wierna, jeździ do niego, on siedzi w Lublińcu w zakładzie karnym. I sprawa dotarła do Sądu Najwyższego, ale sędziowie uznali, że wyrok był słuszny. On i tak zostało. No myślę, że chyba już nie ma szans. Niemniej, nie była to sprawa taka wyssana z palca skazanego, któremu jest źle, bo został pozbawiony wolności, tylko ta historia wypłynęła za sprawą sędzi Barbary Piwnik, która miała, która czytała akta do innej sprawy i tam znalazła ten wątek, który jej się nie zgadzał właśnie z wydarzeniami, które znała skądinąd. I ona to podniosła po prostu na posiedzeniu, że tutaj zawiadomiła prokuraturę, że tutaj jest coś, co należałoby jeszcze raz zbadać. Ale nie ma skutku tej interwencji. A ma pani takie poczucie, ma pani zaufanie właśnie do systemu sprawiedliwości? Czy to czasami jest tak, że na dwoje babka wróżyła, co się właśnie wydarzy? Myślę, że znaczy, chcę mieć zaufanie, bo też widzę wielki trud sędziów. Spotykam też bardzo takich wnikliwych. Spotykałam i spotykam sędziów, którzy nie usiłowali każdą wątpliwość jakoś właśnie tutaj rozproszyć. Ale też spotykałam się z wyrokami, które dużymi wyrokami, bo tu nie chodzi o te 2 lata, jak to mówią, 2 lata dla brata, tylko chodzi o wysokie wyroki, gdzie odnosiłam wrażenie, że obie strony sądowej, prokurator i sędzia, dąży do tego, żeby wydać wyrok i wypchnąć. Bo jeszcze jest apelacja, to może oni tam. A jeśli coś się nie rozstrzyga w sądzie okręgowym, jeśli nie ma pełnej dokumentacji, pełnej zweryfikowanej dokumentacji, to w sądzie apelacyjnym, no tam już nie odbywają się procesy. Tam siedzi nad aktami sędzia, prawda, i kończy jedną rozprawą. Więc tam już są szanse na to, oczywiście zdarzają się, ale te szanse, ale często jest tak, że sąd apelacyjny nakazuje zwrócenie sprawy do sądu okręgowego, co oznacza kolejne ileś tam lat. To są lata, więc to, co jest rzeczywiście chyba zmorą naszego sądownictwa, bo zwłaszcza w naszym kraju, bo jak z tego, co słyszę, co czytam, w Ameryce na przykład jest to inaczej. Tam chyba w Stanach zakładają, że to będzie trwało od do, tak, tam ileś tak, dni, tak, ale z tak. rzędu. Mhm. Natomiast tutaj naprawdę to się ciągnie latami. Mhm. Ja jestem już tylko obserwatorem takiego procesu tak zwanych obcinaczy palców, który zakończył się teraz, ale nieprawomocnym wyrokiem po 15 latach. Nie liczę śledztwa po prostu. Mhm. Po 15 latach. I wywołałam tutaj nazwisko sędzi Piwnik, ale akurat to też była sprawa, którą ona zaczynała lat temu 12, gdzie sądziła obcinaczy palców, którzy się okazali w końcu, że nie są tymi obcinaczami. I ona ich uniewiniła. W większości to była taka spora grupa, a tam chyba dwóch oskarżonych zostało skazanych na 2-3 lata i tak dalej. Sprawa poszła do apelacji, wróciła. Już teraz była sądzona w innym składzie sędziowskim. Znowu minęło ileś tam lat i zapadły wyroki. Została potwierdzona ta teza, że to nie są ci prawdziwi obcinacze, aczkolwiek mają na sumieniu wiele przestępstw i wiele też porwań dla pieniędzy.
bardzo zresztą takich no, dramatycznych dla ofiar tego, tych porwań. No właśnie. Ale, ale odbyła się druga, jak gdyby drugi, cały drugi proces już innych osób. Wśród nich tylko było dwóch mężczyzn z tej grupy, powiedziałam, grupy sędzi piwnikowej, piwnik. Więc i dopiero ci zostali skazani. I ci, chociaż też nie najwyższe wyroki, bo nie odnaleziono na przykład ciał dwóch osób porwanych, takiej dziewczyny, córki takiego biznesmena i Hindusa, który tutaj mieszkał w Polsce. Mówiła pani właśnie o tym, czego dopuszczali się gangsterzy lat 90. i wczesnych lat 2000. Rozmawiałyśmy sobie przed nagraniem o tym, że o tym się bardzo rzadko mówi, co oni tak naprawdę robili. No wiemy tak, tiry, przemyt, jakieś porwania, wyłudzenia, ale to potem, kiedy pani dostaje takie akta, to nie jest tylko jedno słowo, tylko tam się dzieje ogromna tragedia, okrucieństwo, tak. Horror. Właśnie jakie były ich metody? Te metody się też zmieniły znacznie. Jeszcze powiem dwa słowa, zaraz powiem o tym, ale jeszcze powiem słowa o tym, jak tutaj upływ czasu wpływa na, wpływa na, takich, na taką sytuację procesową. Jeśli mija 15 lat, to ci oskarżeni są zupełnie już inni, tylko są postarzeli. Znam jednego z tych porywaczy, który jest wożony na salę sądową na łóżku ortopedycznym od kilku lat. Ale chyba on naprawdę dwóch jest lat. Taki chory, czy to niekoniecznie jest zabieg? Myślę, że trochę to jest tak tym, ale na tym łóżku jest. Musi być pielęgniarka w pobliżu i tak dalej. Wielu z nich jest na wolności. Niektórzy z nich siedzą za kratami. Są starsi o ileś lat, inaczej patrzą też na ten swój zbrodniczy czyn. Inaczej się zachowują, mają rodziny, które no też są już w innej, albo w ogóle są rodzinnie już w innej konfiguracji. Niektórzy z nich mają wykształcone dzieci. No, już nie mówię o tym, że Masa to akurat nie ten przypadek porywacza, ma syna, który jest prawnikiem, adwokatem, prawda? Na tych porywaczach na przykład był, wśród tych porywaczy byli tacy dwaj bracia ksywa Kozły, których jeden miał bardzo taką śliczną, spatrzyłam się na nią, no, takim naprawdę, patrzyłam się na nią z takim wzruszeniem, bo to była taka piękna dziewczyna, maturzystka, która... A córka czy partnerka? Partnerka, tak, która przychodziła na tę rozprawę i naprawdę tak miłośnie patrzyła na tegoż oskarżonego. Ta dziewczyna zdążyła skończyć studia, ma swoją kancelarię, nie wiem, czy są małżeństwem, czy nie. Wiem, że byli chyba małżeństwem. No chyba też inaczej patrzy na tą sprawę. Ale oczywiście złośliwie mówią, za jakie pieniądze skończyła te studia. Nic, ja na ten temat nic nie wiem, tylko no, tak to potem to życie tak właśnie się toczy, że to jest zupełnie inna konfiguracja po prostu. No tak. Ale mówiłyśmy o czymś, bo już zapomniałam, o czym mówiłyśmy. Tak, chciałam, żebyśmy chwilkę porozmawiały o tych szczegółach i metod, jakimi oni działali, że to nie tylko się zamyka pod słowem porwania czy wyłudzenia, tylko co stoi pod tym, co się kryje pod tym słowem. No więc właśnie to jest ten jeden z powodów, dla których ja tak źle znoszę, kiedy widzę to celebrowanie gangsterów, prawda? Tak. Ponieważ no, to były przecież w końcu bardzo okrutne zbrodnie. Bezwzględne, jakieś no, takie dzikie, które no, dziewczyna wyciągnięta z podejrzanym w Modlinie, ze swoim chłopakiem, który jest podejrzany o to, że wiedział, znał człowieka i chwalił się o tym na mieście, to go zgubiło. Wiedział, kto miał zabić członka gangu modlińskiego. Więc oni są wyciągnięci z łóżka, zagnani tam w te okolice twierdzy modlińskiej. Mają wykopać dół. Są duszeni jakąś sznurówką, paskiem. Muszą potem
ci mordercy naciskają dziewczynie na gardło, która nawiasem mówiąc jest w ciąży i tak dalej, więc to są jakieś po prostu rzeczywiście straszliwe i potem taki właśnie gangster, ksywa Zwierzak, wykrzykuje potem, że chciałby, żeby napisano o nim książkę jako o grabarzu z Modlina na przykład. Są też, no, też te napaści jeszcze w latach 90. dla pozyskania pieniędzy. Wpadają do jakiegoś mieszkania starszego małżeństwa, o którym wiedzą, oni prowadzą jakiś warzywniak czy coś takiego, wiedzą, że mają pieniądze, nie oddają do banku, trzymają gdzieś tam, więc oni oblewają ich kwasem solnym. Temu gospodarzowi wrzucają na głowę telewizor, więc w ogóle no, takie właśnie dzieją się historie. Zabicie człowieka w latach 90. było rzeczą tak prostą dla gangsterów. Po prostu to było jak gdyby wkalkulowane w ich życie. Po pierwsze zabijali się sami, bo i to by, gdyby wnikać w przyczyny tychże zabójstw, to naprawdę one są takie błahe. Po prostu ten powiedział na kogo coś, bo ten właśnie coś, prawda? Plus podejrzenie, a może doniósł na mnie... Bo ten coś knuje, nie? Albo się układa z tym. A może ten, albo chce przejąć władzę, a ja właśnie chcę przejąć i tak dalej, albo mi stoi na tej drodze i się podkłada bombę w miejscu takim publicznym, w kawiarni, w budynku mieszkalnym. Pamiętam jednego z nich, to chyba, on był, chyba miał ksywę Klepak, to przy Ostrobramskim w budynku, który ma tam, nie wiem, 10 pięter. I on uszedł całą, dwa piętra rozwalone po prostu. Szczęśliwie tam zdaje się nie było ofiar, ale bardzo często, albo gdzieś w jakimś barze człowiek taki zabójca sobie siedzi spokojnie, czeka na swoją ofiarę, je jajecznicę, widzi, że on wchodzi, wyciąga pistolet, strzela, przy okazji pada absolutny przechodzień, zupełnie niewinny i tak dalej. Więc opis, gdyby zrobić taką właśnie taką monografię samych opisów, one są takie, tak niesłychanie brutalne po prostu. Takie bez krzty w ogóle jakiejś, no co tu mówić o empatii, ale jakiegoś po prostu takiego ludzkiego odruchu, że w tym zabijani chłopcy młodzi, tam tacy chłopcy, którzy już usiłują wejść w ten gang. Chyba sobie nie zdawaliśmy sprawy, również my dziennikarze, że to jest taki okrutny świat, który się wprawiał w tych zbrodniach, bo zdarzało się też tak, że dziennikarze pozwalali się wciągnąć w ten wir taki właśnie przestępczy. Ciągle mam w pamięci taką historię, bo wiele rozmawiałem z ojcem tego młodego człowieka i to mi zostało. Był taki w Wołominie absolwent politologii, który bardzo chciał w Wołominie, gdzie działał gang Dziada i innych, który chciał bardzo być dziennikarzem takim śledczym i takim właśnie, który, ponieważ miał te gangi, tak słyszał o nich, czytał, więc uważał, że jak on już tam mieszka, to wykorzysta to może, tą wiedzę. Tak, on wykorzysta tą wiedzę. Wymyślił sobie, że będzie dealerem narkotyków i wtedy będzie brał narkotyki od mafii, prawda? I on wtedy wejdzie w ich środowisko. Taka wcieleniówka. Taka wcieleniówka, tak. Można być, uprawiać reportaż wcieleniowy, udając dozorcę, prawda? Ale też dealera. W kamienicy, ale też właśnie w tym. No i oni, ci gangsterzy, oni go nawet zaprosili raz na jakieś urodziny, na jakąś taką uroczystość. Chcieli go obejrzeć zapewne po prostu, więc on się czuł tym bardzo zaszczycony. Jeszcze nie pracował w żadnej gazecie, ale już tam się umawiał z innym dziennikarzem, że on go tam wprowadzi do popołudniówki. Rzecz skończyła się tym, że został porwany. Niestety jego ciało znaleziono w rzece. Był owinięty siatką, żeby nie wypłynął.
I porwanie samo i same zabójstwo dokonali oczywiście, dokonali też młodzi ludzie, bardzo jeszcze młodzi, nawet jednego z nich niepełnoletniego trzeba było umieścić tylko po prawczaku, których mafia wybrała, żeby zrobili tę mokrą robotę, jak oni mówią po prostu. No bo w pewnych środowiskach jest tak, że to jest coś w rodzaju kariery, tak jak my sobie wybieramy ścieżkę w korporacji czy gdzieś tam, to jest dla nich taka ścieżka kariery. I oni też, wiem, że mają takie testy, czy może nie testy, ale powiedzmy, że dostają na początku zadania, które pokazują, do czego oni są zdolni, czy są posłuszni. Tak. Albo też na przykład jak w jednej z mafii, tam w jednym takim gangu akurat tak zwanych twierdzaków, to też ten Modlin, to przyjęto zasadę, że musisz kogoś zabić, żebyś nie został świadkiem koronnym potem. Tak. I w związku z tym, tak, jak już przejdziesz ten chrzest i zabijesz, a my cię potem w razie czego wydamy, prawda, to wtedy właśnie możesz wejść do naszej grupy. No tak, tak. A myśli pani, że ci świadkowie koronni, tacy najbardziej znani w Polsce, to że oni faktycznie nie mają na swoim koncie... Myślę, że to jest nie do udowodnienia, na pewno nie przeze mnie. Natomiast myślę, że można to było iść, bardzo poluzować tę zasadę. Właśnie to był właściwie warunek sine qua non. No, to on nie mógł dokonać takiego morderstwa. Ale na przykład był podejrzany w kilku sytuacjach, ale nie było dowodu, więc w tym. Niesłychanie, to jest tym bardziej prawdopodobne, że niesłychanie rozmnożyli się ci świadkowie koronni, a zwłaszcza tak zwani mali świadkowie koronni, te 60-tki tak zwane, gdzie tu już można było mieć na sumieniu. Nie wiem, czy zabójstwo, ale chyba jednak zabójstwo również. No w każdym razie tak, chyba tak. Tych świadków, to jest właściwie taka w ogóle wręcz wysyp tych świadków tych 60-tek po prostu. Ale oni siedzą w więzieniu, tylko mają obniżone wyroki, Oni siedzą albo wyroki, zgłaszają się do prokuratora, że on teraz chciałby powiedzieć, prawda, i tak dalej. I liczą na tę 60-tkę w tym. No i wtedy się zaczyna znowu sytuacja. Część rzeczywiście wydarzeń, niektóre fakty rzeczywiście, które wypływają od nich, są prokuraturze bardzo użyteczne. Być może nigdy by nie trafili na takie ślady, ale to, ile przy okazji nas zmyślają, prawda, to już jest zupełnie druga sprawa, inna. U nas też chyba jakby w takim systemie prawnym ta figura świadka koronnego jest traktowana jako taki najwyższy dowód, że czasami nie brakowało w ogóle chyba dowodów, a zeznania świadka koronnego sprawiały, że dochodziło do skazań. Tak, i na pewno dochodziło do wielu takich skazań, chociaż teraz wydaje mi się, że już również i sędziowie, no w prokuraturze jest to zawsze na rękę taki świadek koronny. Sędziowie są zdecydowanie ostrożniejsi, bo też mają udrękę z tymi świadkami koronnymi, prawda? On jest nie dość, że jest tutaj strzeżony i tak dalej, to jeszcze, no, jeszcze zmienia na przykład wyjaśnienia, bo on jest też oskarżonym, tylko o inne przestępstwa. I zakłóca cały ten tok procesowania. Bardzo dużo jest tych 60-tek zwłaszcza. Tak. No to ciekawe. No właśnie. Ale właśnie a propos tego, co pani przed chwilką mówiła o tym trochę takim, może nie, że zacieraniu się tych, ale trochę to jest zacieranie granic. Kiedy właśnie mamy dziennikarzy, którzy, czy nawet nie wiem, no może pisarze, reportaże, ale raczej dziennikarzy, którzy biorą właśnie na warsztat mafiozów. I mam na myśli jednego konkretnego, który w pewnym momencie jakby miałam takie bardzo duże zastrzeżenia do jakby etyki zawodowej, ponieważ zobaczyłam normalnie na zdjęciach tego dziennikarza w basenie z mafiozą, z mafiozem, o którym właśnie pisał książki i to takie... No właśnie, czemu to służy, prawda? Czy faktycznie pokazaniu rzeczywistości, czy zbiciu, nie wiem, popularności, czy nawet pieniędzy na opowiadaniu bajek?
wiem, o kogo chodzi. Mhm. I, no rzeczywiście, i tak no, nie chciałabym tutaj komentować mhm. tego, bo gdyby to był artykuł, to wtedy bym mogła się wypowiedzieć tak. jako wiceprzewodnicząca Rady Etyki Mediów. Natomiast, mhm. natomiast tutaj no, rzeczywiście dochodzi do dużego spoufalenia, do takiego skumplenia. Nie mówię tym, że dziennikarz się ma szanować, ale też powinien zachować dystans taki, wyrazić ten dystans, ponieważ no, bo ma do czynienia z kimś, kto, no, kto ma po prostu ma poważne sprawy na sumieniu, przestępstwa. Tymczasem wielu dziennikarzy, już zostawmy tego autora, mm-hmm. ale też i pisarza, też reżyserzy, mm-hmm. jak na przykład pan Wega, oni przejmują ten język taki właśnie, mm-hmm. knajacki taki. Mm-hmm. Ja rozumiem, że sama też staram się w swoich reportażach oddawać no, pewien klimat i również rozmowy z pewną specyfikę tej składni i tak dalej. Natomiast no nie ma powodu, żeby jeśli taki rozmówca, taki gangster używa trzech, czterech słów, wytrychów i którym określa wszystko, żeby wchodzić w ten sam styl po prostu. I to się w ogóle zdarza, to jest publikowane, chyba też i czytane zapewne. No to się sprzedaje bardzo dobrze. I to się też, to się sprzedaje bardzo dobrze. Oczywiście ja rozumiem czytelników, którzy no, tak się czują tacy wciągnięci. To jest nieznany świat, prawda? To nieznany są świat, kulisy, tak, do których tak, nie mamy dostępu. A jeśli się jeszcze on o tym pisze właśnie tak, jak gdyby to była opowieść przy stole, prawda, na imieninach cioci właśnie tutaj, tak? Tak. A ten H taki, a ten taki, to może to jest taki, ten czytelnik czuje się jak gdyby wciągnięty w tę samą... Zakumplowany z tym gangsterem, tak. Tak. Oni też często mówili o tym, mówię tutaj głównie o pruszkowskich tak zwanych i wołomińskich, że oni w ogóle nie są żadną mafią, że mafia to jest na wyższych szczeblach polityki, a oni są po prostu nielegalnymi przedsiębiorcami. Więc znaczy teraz, mówią tak od kilku lat. Na początku bardzo chcieli być mafią i bardzo właśnie na sali sądowej mówili, bo ja jestem gangsterem na przykład. Tak to brzmiało. Potem, kiedy nazwijmy to zorganizowaną grupą przestępczą, jak nazywa to prokurator. Potem, kiedy doszła do głosu zorganizowana grupa przestępcza z Mokotowa, tak zwani Mokotowscy, którzy byli o wiele brutalniejsi niż Pruszków. O wiele. Oni prawdziwie w dużej mierze wyrośli z tego Pruszkowa, młodsi byli, ale już mieli na sumieniu naprawdę takie, no, tam zabicie człowieka wśród nich to naprawdę już to była codzienność. Wiele zresztą z tych zbrodni jest niewyjaśnionych. Nie pomogła instytucja świadka koronnego, po prostu pozostały zbrodnie, które o których chyba już nigdy nie dowiemy się, kto był sprawcą śmierci tych ofiar. Więc oni się nazywali, ci Mokotowscy, chłopcy z miasta. Chcieli być chłopcami z miasta po prostu, w odróżnieniu od tej prowincji Pruszków po prostu. Teraz myślę, że w ogóle nawet nie chcą być chłopcami z miasta, ci, którzy jeszcze są sądzeni. Pamiętajmy, że jednak te grupy są mocno, bardzo mocno przetrzebione. Tam naprawdę, ja sobie to nawet spisałam taką listę z tych, którzy zginęli w takich tych ich rozkminkach, w tych ich właśnie wewnętrznych porachunkach. Albo też na przykład, no już tutaj zostali skazani i siedzą w więzieniach, dostali wysokie wyroki dożywocie, bądź też 25 lat, ale często dożywocie. Więc oni teraz są rzeczywiście już inni, nie mówią ja gangster. Też na sali sądowej prezentują się inaczej, przychodzą, jeśli są z wolnej stopy, ale rzadko, ale jeśli przychodzą, bo często to jest tak, że na jednej rozprawie oni mają około kilka tych rozpraw. Jak powiedział któryś z takich właśnie oskarżonych, powiedział, proszę Wysokiego Sądu, ale ja się nie mieszczę w notesie. Tutaj właśnie, gdy uzgadniano pod koniec rozprawy kolejny termin, bo ja mam o tej samej godzinie, mam właśnie tam w innej sali właśnie i tam występuję jako świadek. To ja muszę tam być po prostu, więc...
Koliduje. Koliduje mu właśnie. Więc oni przychodzą w garniturach, oczywiście w otoczeniu adwokatów, często o znanych nazwiskach. Jakoś nie widzę młodych aplikantów właśnie przy takich gangsterach, którzy to aplikanci bardzo często zastępują swojego szefa i słusznie, bo uczą się po prostu zawodu. Szef mówi, masz zrobić to, instruuje, a oni po prostu odsiedzą na sali tego, zadają pytania czasem właśnie, może nie swojego autorstwa, ale natomiast tu nie, tu jest czujny adwokat, taki już rzeczywiście, który zna się na tym. I przychodzą garniturę, przychodzą z tymi adwokatami, przychodzą, mówią innym językiem, bardzo często prawniczym. Nie wiem, czy ich uczą ci adwokaci, czy oni tam, bo w międzyczasie siedzą w więzieniach, prawda, potem wychodzą na wolność, znowu edukują siedzą. Się może. Czy oni się edukują? To bardzo możliwe, że się edukują. W każdym razie to są partnerzy dla sędziego, jeśli chodzi o terminologię, i dla prokuratora. A czy na prokuratorach i sędziach robi to wrażenie, w jakiej oni otoczce przychodzą? Mówię tutaj o tych kwiatach palestry. Myślę, że ja nie widziałam takiej reakcji. Prokuratorzy są z reguły atakowani, po prostu. Atakowani są, więc oni się wtedy, więc są na takich rozprawach spięci. Szukają po prostu, czekają na ten atak, żeby w tym. Natomiast sędzia, jeśli jest taki wprawny sędzia, to na nim to nie robi wrażenia. On już po prostu wszystko wie, a jeśli to jest sędzia, który od wielu lat ma do czynienia z takimi gangami, to on doskonale wie, ma taką po prostu doskonale wie, gdzie, w jakiej rozprawie, w jakiej sprawie ten oskarżony występował. A jeśli ma pamięć, sędziemu bardzo potrzebna jest pamięć taka, więc i wie, jak to wyglądało kilka lat temu i w jakich on, jaki ten oskarżony, jak, co wyjaśniał, co zeznawał jako świadek, to on nie musi się patrzeć na te jego miny, nie musi słuchać tych jego komentarzy, bo on czasem daje do zrozumienia taki sędzia, że wie o wiele więcej niż jest w aktach. No ale to już jest taki majstersztyk, wtedy widać, że tutaj są strony przygotowane, bo ci oni też przychodzą przygotowani, zdecydowanie po prostu. To nie są takie, więc muszę powiedzieć, że gdyby tak przychodzili studenci, na przykład prawa, czasem przychodzą na taki proces, na taką wokandę, to myślę, że mogliby się wiele nauczyć, o wiele więcej z procesów takich gangsterów niż jakiejś historii takiej kryminalnej, takiej nawet z tego paragrafu 148 o zabójstwa, bo tam są ci oskarżeni, czasem są zagubieni, czasem żałują, czasem po prostu tam, oczywiście też czasem grają, czasem towarzyszą im rodziny, to wszystko odbywa się w innym, a tu jest twarda walka, te ławki są puste dla publiczności.